Ewangelia świętego Marka, 10 rozdział od 17 wersetu. A gdy się wybierał w drogę, przebiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj czci ojca swego i matkę. On odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, ale bowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, i choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Amen. I to jest wniosek, który wywołuje zdziwienie, które wyraża Jezus. Trudno będzie tym, którzy mają bogactwo, wejść do Królestwa Bożego. I niemożliwe, bo tak jak jest łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie usłyszeli to ze zdziwieniem, bo byli Żydami, Izraelitami, i obietnice Boga i błogosławieństwa Boga tym, którzy są posłuszni w Słowie Bożym, są, że pobłogosławię cię i cię rozmnożę. Rozmnożę twoje majątki, twoje stodoły. Abraham był szczególnie błogosławionym poprzez Boga i miał wiele dóbr. Miał obfitość dóbr. Miał wielki majątek. I przyszedł Jezus Chrystus i wszystko zburzył przez jedno zdanie. Zburzył wszystko. Tak zrozumieli uczniowie. Jednak weźmy wszystko od początku. Był jeden młody, szczególnie bogaty, który usłyszał Jezusa Chrystusa, który zwiastował i widział Jego cuda. Usłyszał o innym życiu wiecznym, niebieskim, a nie ziemskim. O błogosławieństwie niebieskim. Usłyszał go i o rzeczach, których mówił, i były to rzeczy nowe, o działaniach nowych i o szczególnym błogosławieństwie Bożym w niebiosach. I uradowała się jego dusza. I powiedział: ja też tego chcę. Ja chcę wieczne życie.
Wierzę, że jest, bo wierzyli, że jest wieczne życie. Wierzę, że jest wieczne życie i chcę tego. I Pan przemówił im, bo że mogą wejść do Królestwa Niebios bogato poprzez bramy. I zapragnął tego. Zapragnął tego, tak jak i my zapragnęliśmy, aby przyszedł Bóg Chrystus i aby powiedział nam, co chcesz, abym ci dał, i my, abyśmy znaleźli to, co Bóg chce, i abyśmy poprosili od Niego, abyśmy żyli i abyśmy rozkoszowali się nie tylko tutaj na ziemi, ale i w wieczności chwałę Boga. I z tą porządliwością przyszedł bogaty, młody, tak jak każdy człowiek, który wysłucha Słowo Boże i który chce uczynić wolę Boga, aby rozkoszował się w woli Bożej. I z tą samą porządliwością ten młody, ten bogaty przybliża się do Chrystusa, czyniąc jeden wielki błąd. Co mam uczynić, abym odziedziczył życie wieczne? Powiedz mi ty, co mam uczynić? Nie zrozumiał, że to, jak będziesz robił, nie możesz nic zwyciężyć. Nie ma znaczenia, co robimy my, ale ma znaczenie, co zrobi Bóg. Co mam zrobić? I odpowiadając na pytanie Izraelity, Pan Jezus Chrystus odpowiedział mu o zakonie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę, miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. I uradowany młodzieniec powiedział, to czynię od małego dziecka, od mojej młodości. To wszystko przestrzegam od młodości mojej. I wiecie, bracia i siostry, są dzieci i młodzież, którzy wychowali się w kościele. I jak zapytasz się, co mam zrobić, wiedzą. Mam się modlić, mam czytać Słowo Boże, mam przychodzić do kościoła, mam prosić o Ducha Świętego, mam się wypełniać Duchem Świętym. I wielu z nas mogłoby powiedzieć, że to czynimy wiele lat teraz. Ale to nie jest ten ważny moment. Ważnym momentem jest to, co nam brakuje. I to, co nam brakuje, tylko Chrystus wie. Co było to, co brakowało młodzieńcowi? Brakowało mu nadziei, aby nadzieja jego była w Panu i tylko w Panu, pomimo, że czytał w Słowie Bożym, że błogosławiony jest człowiek ten, który ma nadzieję w Panu, i błogosławieństwo jest wyrażane nie majątkiem, ale że będzie jak drzewo zasadzone przy źródłach potoku. Jak przyjdzie susza, to drzewo nie uschnie, bo korzenie będzie brało wodę i ważne elementy z rzeki. To mu powiedział. I w ostatecznych dniach żaden nie może żyć, nie może przeżyć i nie może być pobłogosławiony w tych czasach złych, w których żyjemy i będziemy żyli jeszcze gorzej, i nie prorokujemy o złych rzeczach, ale wyrażamy to, co mówią źli ludzie. Ludzie ze świata, przepraszam. W ostatecznych dniach prorokujemy poprzez Słowo Boże, że tylko kto będzie zasadzony przy rzece, będzie pobłogosławiony, przy źródle. Ten będzie miał owoc, ten będzie miał kwiat, nie uschnie. Nie będzie potrzeby, aby miał potrzebę od kogoś, aby go podlewał konewką, ale będzie brał wodę z wód żywych, ze Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne. To, co czytasz, jak wierzysz, staną się.
Jak powie ci Pan, poproś mnie o co, abym ci to uczynił, ty uwierzyłeś, jak uwierzyłeś w to, jak przeczytałeś, to wtedy powiedz mu. I Chrystus mówi teraz, wezwijcie naprzód Królestwo Niebios i Jego sprawiedliwości i wszystko inne zna wasz Ojciec, że macie potrzebę i podaruje wam. Wezwijcie naprzód Królestwo Niebios. Jak? Królestwo Niebios nie można zwyciężyć, ale jest darowane. Nie można zdobyć tego Królestwa Niebios, ale jest odziedziczane poprzez osobisty twój związek z Chrystusem i w dodatku poprzez Ducha Świętego. To, co miał w swoim sercu, nikt tego nie wiedział, jak tylko Chrystus, i musi teraz to objawić, musi teraz to pokazać, musi pokazać im ich błąd, musi poprowadzić ich, aby poprawili się. Jak naprawdę chcesz uczynić coś, abyś zwyciężył Królestwo Niebios, musisz sprzedać wszystkie twoje majątki, musisz rozdać bogatym i wtedy będziesz miał bogactwo w niebie. Ty, który masz w swoim sercu tą miłość i nadzieję do pieniędzy, które Bóg przez łaskę ci dał. I tam stał się wybuch w nim. Co ty mówisz teraz? Smutek zarządziło Shorty. Nie jest to możliwe. Smutek zarządził w jego sercu. I podjął błędną decyzję. Wiele razy Słowo Boże jest twarde. I kiedyś, mówi Słowo Boże, jego uczniowie powiedzieli: twarde jest to słowo, Panie. Kto może je usłuchać? Wielu usłyszało to słowo, zgorszyli się i odeszli. Twarde jest Twoje słowo. Surowe jest Twoje słowo. Nie mogę je przeżyć. Nie mogę wytrzymać to słowo. I odeszli. I Pan powiedział im, zwracając się do prawdziwych swoich uczni, których wybrał: być może i wy chcecie odejść. Ale Piotr ma objawienie. Naprawdę jest twarde twoje słowo, ale my nie przyszliśmy dla ciebie. Przyszliśmy dla ciebie. Dla mnie, dla ciebie. Gdzie mamy pójść? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ty darujesz. Ty darujesz z łaski wieczne życie. Myśli bogatego, zasmucony za słowa, które usłyszał i odszedł. Odszedł od Chrystusa. Piotr zasmucony słowami Chrystusa, które były twarde słowa, pozostał jednak. Wiedział, że nie może tego uczynić. Jego serce nie zgadzało się z tym. Ciało jego nie podnosiło to i jego myśli sprzeciwiały się, ale nie pomyślał o swojej niemocy, ale pomyślał o wszechmogącym Bogu. Nie przyprowadził naprzeciwko siebie swoją słabość, która jest pewna, ale przyprowadził naprzeciwko siebie wszechmogącość Chrystusa. I to też jest pewną rzeczą. I taki sposób wybrał. Ale apostoł Paweł zdecydował się, aby nie znać nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Rzecz, którą bogaty nie mógł zrozumieć. Chrystus jednak nas uczy, abyśmy to zrozumieli. Nie abyśmy mogli to wykonać, ale abyśmy to o to poprosili i abyśmy znaleźli łaskę u Boga.
Wiele razy Słowo Boże jest słyszane w uszach naszych jako twarde i surowe. I nawet to słowo, że ten, który uwierzy, będzie ochrzczony. Jest potrzebą, abym się ochrzcił. Nie mam, nie chcę mi się chrzcić teraz, ale ten, który uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Co innego jeszcze też. Inną prosta rzecz. Jak ty się uniżysz, wtedy Bóg cię wywyższy. Nie jest możliwe, abym został wywyższony, jak się nie uniżę. Nie. Tak, ale to jest twarde słowo. Tak, ale to jest błogosławione słowo. I muszę sprzedać wszystki mój majątek? Nie, nie możesz. Pozostań jednak w Chrystusie. I pozostań w Chrystusie i Chrystus znajdzie sposób, nie po to, abyś to sprzedał, ale abyś miał nadzieję tylko w Nim. Bo nam mówi, abyśmy się nie nazywali nauczycielami, bo jeden jest nauczyciel wasz, Jezus Chrystus. Nie nazywajcie się liderami. Kościół Chrystusowy nie ma nauczycieli, ani liderów, ani dowódców, ani Kościół Chrystusowy ma uczni, którzy uczą się w Słowie Bożym, którzy są nauczani poprzez Jezusa Chrystusa. Nie patrzą się na oblicze człowieka, ale patrzą się na oblicze Chrystusa. Nie patrzą się na moc człowieka, ale patrzą się na moc zmartwychwstania Chrystusowego. Nie patrzą się na ich słabości, ale patrzą się na wszechmogącość Chrystusa. Nie mają nadziei w samym sobie, w swój majątek, w ludzi wielkich i ważnych. Nie mają nadziei w tym wszystkim, bo wiedzą, że to jest przekleństwo. Ich nadzieja jest zwrócona tylko do Chrystusa. I to jest człowiek Boży, który nie może, bo jest słaby, ale wie, że Chrystus może, bo jest wszechmogący Chrystus, który nie wie, ale wie, że go Chrystus nauczy. Który nie chce i wie, że Bóg nie może nic zrobić, jak człowiek nie chce. Nie zabiera od człowieka wolności, która została mu dana od momentu, jak został stworzony. Nie chce robotów Bóg. Chce ludzi, którzy będą go miłować i którzy się będą przybliżać do niego i którzy będą go wzywać. Dziękujemy Bogu, bracia i siostry. To, o co prosimy od Boga, wyznaczają to, co żyjemy i rozkoszujemy się. Tutaj, teraz jest jednak inaczej. To, co poprosił bogaty, wyznaczyło powrót jego do tyłu. Co się stało? Czyli może ktoś poprosić od Boga i Bóg może go odrzucić? I jak nie odrzuci go, możesz prosić od Boga i możesz odrzucać w taki sposób Boga? Tak, tak, może się tak to stać. Bo prosicie i nie bierzecie, bo źle prosicie. Przyszedł nasz Pan i mówi, powiem wam o jednym podobieństwie. Był jeden skarb schowany w polu. I ktoś poprzez przypadek znalazł ten skarb. Nie było to pole jego, ale znalazł skarb. Sprzedał wtedy wszystki swój majątek, zebrał wszystkie swoje pieniądze i poszedł kupić te pole i pozostał mu skarb. Tak jest z Królestwem Niebios. Jeden skarb schowany, którego nie możesz zdobyć, jak nie sprzedasz wszystkiego, czego masz. To powiedział Chrystus młodzieńcowi i młodzieniec odszedł. To powiedział Chrystus swoim uczniom i pozostali. Dlaczego? Bo Chrystus to zrozumiał i powiedział, myśmy wszystko zostawili.
Zostawiliśmy ojca, matkę, braci, siostry, pola i poszliśmy za Tobą. Co się stanie z nami? Nie sprzedali tego, ale poszli za Chrystusem. Powiedzieli, Chrystus jest naszym życiem. Nie znienawidzieli, nie porzucili, ale poszli za Chrystusem. I Pan odpowiada teraz Tobie, który idziesz za Chrystusem, pomimo, że Jego słowa są twarde i surowe, ja oddam, że dam Ci ojca, matkę i pola, i bracia, i siostry, i majątek z prześladowaniem, ale dziedzictwo, życie wieczne. Zobaczcie, co zna Piotr, a czego nie zna młodzieniec. Nie zna, że jak zostawi to wszystko, Bóg ma da mu dziesięciokrotnie więcej. Nie wie, że nie musi nic zrobić, aby odziedziczyć Królestwo Niebios, ale musi zostawić coś, aby odziedziczyć Królestwo Niebios. Skarb schowany, ale jednak ma też jeszcze jedno podobieństwo. Chrystus, Królestwo Niebios zostało jest podobne do człowieka, który szuka Margarity. I to jest Chrystus, szuka Margarity w duszach człowieka, w życiu człowieka, między ludźmi. I jak znalazł jedną Margaritę, sprzedał wszystkie inne Margarity, aby kupił ten najlepszy Margaritę. To, co Chrystus chce od nas, On pierwszy to robi. Znajduje jedną rodzinę, dobrą rodzinę, jedną rodzinę, złą rodzinę i tam w nich znajduje jedną Margaritę. Znajduje, bierze ją i zostawia wszystkich innych. Interesuje się tylko tą Margaritą. Jest to drogocenna Margarita. Ćwiczy go. I jak stałeś się drogocenny w moich oczach, wychwaliłem Cię i umiłowałem Cię. Z jednej strony Chrystus szuka nas. I z jednej strony człowiek szuka Chrystusa. I w tym staraniu przychodzi zbawienie człowieka. Przychodzi ślub. Szuka Pana młodego i Pannę młodą. I później przychodzi ślub. Nadchodzi ślub. Umiłowani bracia i siostry, jesteśmy błogosławieni, bo się tutaj znajdujemy. Jesteśmy błogosławieni. Nie przyszliśmy tutaj sami. Nikt nie przychodzi do kościoła sam od siebie. Chrystus prowadzi nasze kroki. Jak? Zapraszając nasze serca poprzez miłość swoją. To jest tak jak magnes, który jak jest blisko żelaza, od razu przykleja się żelazo. Jak jest przy aluminiu, wtedy aluminio jest bez zainteresowania. Moje owce słuchają mojego głosu, znają mnie i ja ich znam. Ja jestem dobrym pasterzem. Jaka jest owca? Ta, która słucha, nie ta, która usłyszy albo słucha, ale która słucha, czyli wzywa głos Pana, wie, że bez słowa Boga nie może nic zrobić. Słucha, słucha, słucha i prosi, bo Bóg przemawia. Człowiek nie słyszy, ale jak człowiek poprosi, aby usłyszał, wtedy Bóg daje mu ucho wyćwiczone, aby słyszał szept Ducha Świętego, głos Chrystusowy. Słowa Ojca. Prosto. Ale jednocześnie i Bóg wysłuchuje. Wysłuchuje nasze modlitwy z wielką uwagą.
interesuje się o przychylne prośby z wielką uwagą, bo tak jak człowiek chce, aby Bóg go pobłogosławił, w taki sposób Bóg chce, aby go człowiek wychwalił. Tak jak Bóg chce. Tak jak człowiek chce, aby miał obecność Boga w swoim życiu, tak samo i Bóg chce, aby miał obecność Boga w życiu człowieka. To jest takie same pragnienie, i bardziej poprawnie, jak jest takie same pragnienie, czyli wola Boga i wola człowieka, wtedy stają się cudowne rzeczy i wielkie rzeczy tam. Wyszedł Jezus szukając i znalazł Piotra, Jana, Jakuba, Andrzeja. Dlaczego ich znalazł? Bo prosili o Niego i szukali Mesjasza. Andrzej, jak go znalazł, poszedł do Piotra. Piotrze, chodź, zobaczysz, bo znaleźliśmy Mesjasza. Jest ten, którego szukamy. O co prosisz, Chrystusie, bracie? Poprośmy o Chrystusa, bracia i siostry. Ani o majątki, ani o wielkie rzeczy, ani o cudy, o nic nie prośmy innego. Poprośmy o Chrystusa, aby nam przemawiał. Poprośmy Chrystusa, abyśmy widzieli Jego chwałę. I to jest to, o co prosi Chrystus. Ojcze, uczyń, aby wszyscy ci, których mi dałeś, byli ze mną i aby widzieli moją chwałę. I tam w górze, umiłowani bracia i siostry, będziemy podobni do Niego. Tego chce Chrystus. Umiłowałem Cię miłością wieczną i zaprosiłem Cię poprzez miłosierdzie moje. Dlaczego? Abym Cię wychwalił, jak będziesz mnie wychwalał. Abym Cię błogosławił, jak będziesz mnie błogosławił. Abym Cię wziął do nieba, jak będziesz chciał przyjść. Jedna jest tajemnica nasza. To, co powiedział apostoł Paweł. Podjąłem decyzję, abym nie znał nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Wszystko stwierdziłem, że jest śmiećmi, nic nieużytecznymi. Wszystko, co jest wielkie w tym świecie, jest obrzydliwością przed Bogiem. Wszystko stwierdziłem, że są śmiećmi naprzeciwko poznania Jezusa Chrystusa. Naprzeciwko, abym poznał Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca jak tylko Syn. I kogo i komu Syn objawi? Znając Chrystusa, Syna Boga Żywego, poznasz Ojca i przyjmiesz Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdę. Jedno życie, o którym mówi apostoł Paweł, nie przyszłem do was, Koryntianie, z przekonującymi słowami ludzkimi, z mocami ludzkimi, abym się pokazał, abym wam zwiastował i głosił, ale przyszłem słaby, ze strachem i z drżeniem, ale w tej mojej słabości, w mocy Ducha Świętego i mocy. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy? Wszyscy razem mamy jedną drogę, abyśmy ją zakończyli. Mamy jeden bój, abyśmy zakończyli ten bój. I apostoł Paweł powiedział, dobry bój bojowałem. Jest też bój zły, ale jest też bój dobry z Chrystusem w naszym życiu. Moją drogę zakończyłem. Jest droga, którą wybiera człowiek,
ale jest też droga, którą wybiera Bóg dla człowieka. Jedna droga. Droga pełna błogosławieństwa, łaski, miłosierdzia i wychwalania Boga. Wiarę moją zachowałem. Nie zachowałeś swojego majątku, nie zachowałeś, nie, wszystko to przeminie. Wszystko przeminie. Niebiosa, ziemia, wszystko przeminie. Słowo Boże pozostanie na wieki. Mamy naprzeciwko nas trudną drogę. Jako osoby, jako rodziny, jako Grecy, jako chrześcijanie. Ale apostoł Paweł mówi, poprzez Jezusa Chrystusa zwyciężamy we wszystkim, bo Bóg czyni nas zawsze, abyśmy zwyciężali poprzez Jezusa Chrystusa. Kościół więc Chrystusa patrzy się na zwycięstwo. Ludzie patrzą się na katastrofę, na zniszczenie. Chrześcijanin patrzy się na zwycięstwo. Na zwycięstwo poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Nasze życie więc, każdego z nas, albo pójdzie po drodze zwycięstwa, która jest zapewniona poprzez Słowo Święte, albo pójdzie drogą zwykłego człowieka, który chodzi w wyobraźniach, w bojaźniach. Bóg nas zaprasza wszystkich. I to jest zaproszenie. I Bóg mi to dał pierwszy raz. Zaproszenie zwycięstwa. Jedno zaproszenie zwycięstwa, które nie uczynimy my. My rozkoszujemy, będziemy się rozkoszywać w tym, jak podejmiemy decyzję, aby żyć. Nie tylko, abyśmy żyli, ale abyśmy chodzili według Ducha. Jak podejmiemy decyzję, aby pozostać w Słowie Bożym, zapisanym, bez chodzenia na prawo i na lewo, ale z wizją niebo. I szczególnie chrześcijanie, my. Są chrześcijanie, o którym mówi Słowo Boże, niskich terenów, ale są też chrześcijanie gór. Są chrześcijanie, którzy wchodzą na górę świętą Pana. Są chrześcijanie, którzy pozostają na nizinach, aby rozkoszowali się na plażach. I to mówię po duchownemu i w podobieństwach to mówię teraz. Bracia i siostry, podejmijmy decyzję. Podejmijmy decyzję, abyśmy bojowali w dobrym boju. Abyśmy chodzili prowadzeni poprzez Ducha Świętego po drodze Chrystusa. I abyśmy poprosili od Boga, aby zachowała się nasza wiara, aby przyszło zwycięstwo w Kościele Chrystusowym, chwalebnym, doskonałym, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Jeden Kościół umiłowany Pana, gdzie pomyślcie, bracia i siostry, o zwycięstwie, jak będziemy w tamtym dniu na ślubie Chrystusa i Kościoła. I przyjdzie Pan wszelkiej mocy, aby nam usługiwał. I my powiemy, jak się tutaj znaleźliśmy, zwycięzcy. Nie, aby, że coś zrobiliśmy, ale że pozostaliśmy w Chrystusie. I nie odeszliśmy, jak zostało usłyszane twarde Jego słowo. Amen.